Ach, witam, towarzysze. Potrzebujemy zastawy, moim zdaniem. To nie byle jakiej. Będziemy potrzebowali zastawy, która produkuje karabiny. No. No, karabinków nie wynajdujemy, nie. A jak stan naszych karabinków? Znaczy, ja wiem, jeszcze chyba nie potrzebujemy tak bardzo. Chociaż 5. Dobra, zobaczymy. Tak czy jak, witam w kolejnym odcinku. O, a właśnie siły lotnicze nam powstały, więc zrobimy teraz jeszcze ważną rzecz, czyli będziemy mieli faktycznie te jednostki sił lotniczych. A następnie... Wiecie, tutaj... No, a następnie będziemy mogli zrobić następującą rzecz, czyli... Oj, brutali, może prosić o pomoc? Ej, fajna sprawa. Bo zaraz będziemy ruszać na Bułgarię, co nie? Potem Wojewodinę będziemy chcieli wyzwolić, czyli... To i to możemy dostać, z tego co wiem, w walkach granicznych. Ale musimy sobie ogarnąć wszystko. Tutaj może to też dostaniemy od razu, byłoby miło. O nie, Górską Republikę atakują kimkolwiek one. Ale się już drzewka nie mają. Stalin? No a Stalina to nie ma. Kaiserreich już wiecie. Czajenie. O, tu się bronią jeszcze. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. No, do macierzy tutaj, że tak się zaśmieje, mają dróżkę jeszcze, ale zaraz zostanie odcięta pewnie. No, Niemcy dość szybko za Geringa się odbijają, co mnie trochę przeraża. Ale za to nasi Grecy zaczynają wygrywać, szanuję. Cały czas ich oczywiście wspieramy. Można im wysłać kolejny 1000 karabinów w sumie. Przestarzałych oczywiście. Dokładnie, nacierać tam. Jakby tu się wbili, to by wygrali już de facto. A jak wygląda ta wojna de facto? Pokażcie grecko-grecką. No dobra, może muszą zdobyć jednak te 2 punkty. Zróbmy tak teraz. Dobry, wziąłem. A i tak by nie można było anulować. Przypomniało mi się, że to jest fajne trochę na TWR, że nie można anulować. Dobra, weźmy tak. Trzeba z Zachodem poprawiać relacje. Da nam lepsze warunki, lepsze możliwości. Oni zarówno nie lubią czerwonych komunistów zbytnio, ale bardziej nie lubią nazistów i faszystów. Więc dla nas to jest idealnie. Najgorzej, że boję się, że Ljubljany nie odzyskamy tutaj. Nie, zaraz to... Nie, Mariboru, przepraszam. To jest dość ważne dla nas. Za szybko to pada. Ruscy, wy jesteście chociaż trochę gotowi na... Nie, wy jesteście w ogóle nie gotowi. Źle to widzę. Gering odwala. Rusy koi... Ojojojoj, Gering, przestań. Daliby się jacyś Amerykanie czy coś. Brytyjczycy, ratujcie. Zobaczymy, jak ten list wyszedł. A może odda bez walki te tereny, chociaż ja bym... O fuck. Ja szkolę jeszcze wszystko.
Robimy coś takiego. Odrzucili. O Boże, Gering otworzy własną galerię. Nie. No tak, odrzucili. Oznacza jedno. Wojnę czas zacząć. Co więcej, mamy samoloty i od razu wystawimy. Zarówno te, jak i te. Do tego... Możemy? Serio? Ej, to jest fajna mechanika, jak możemy od neutralnych państw kupować. Serio? Mamy. No. Jednak nie mogło być tak pięknie. Dobra, jedziemy Bułgarów nawet. Ty masz stać i się bronić. Dobra, ręcznie to będziemy ruszać, bo widzę, że to nie wychodzi. O, za to mamy pojazdy. Mieliśmy na czwórkę. Piątka to jest zdecydowanie za szybko. Ej. Uda się. Dobra, Bułgarzy nie są tacy straszni. Szczególnie jak tam nie ma gracza. Dobra. Wyzwolimy tych i zaatakuje. Nie, inaczej. Tak zrobimy. O, do ataku. Lecisz tu. Ty tędy, a ty tędy. Jest kociołek. Mamy to, proszę państwa. Mamy. We got this boy. Dobra, i ty jedziesz teraz na Sofię. Parada w Sofii musi być. Dobra, zrobimy tak. Ty atakujesz tu. Też przyatakujesz tutaj. Ty przyatakujesz tutaj. A ty możesz iść tu. Jednak zmieniłem zdanie, tak, ty idziesz tutaj. O, wypchnęli nas stąd. Niedobrze. Podnieśliśmy prawo poboru ogólnie i odbijamy własne kory, więc nie jest aż tak źle. Wrzucimy też na pewno samoloty w końcu do pomocy, bo już możemy. Dokładnie. Ładnie to idzie. Pójdziesz tędy, ty pójdziesz tędy. Ty się utrzymujesz ładnie. No, Macedonia jest nasza już. Dobra, co ja kombinuję? A może to nie jest głupie?
Dobra, ty przestań tu. Ty przeatakuj tu. Proszę, padają jak muchy. Okrążenie za okrążeniem. Mamy 10 dywizji w tym momencie, a i tak ich jedziemy. I to ładnie ich jedziemy tak naprawdę. A ty tędy. Ty atakuj tutaj. Ty przyatakuj tu. Ty atakuj tego, a ty jedziesz tu. Super. Wy jak najszybciej wejdziecie tutaj. Ty tutaj. Ty przyjedziesz tu dlatego. A tego dziabonga naszego weźmiemy. Kurde, on nie może nigdzie indziej. Weźmy, zapiszmy, bo ja nie pamiętam, które dawało co. Ja bym chciał ich zmarynetkować, tak szczerze powiem. Wiecie co? Zaryzykujmy wojnę do końca, tak? Przepraszam, że ja tak robię, ale sam nie pamiętam tych opcji. Ale zaryzykujmy wojnę totalną do końca. Pewnie się nie uda, ale... Nie, pewnie się uda, ale warto spróbować do końca wojny. No właśnie. My was, kochani, zmarionetkujemy. Chociaż zaraz, czy my nie mamy potem opcji ich zaprosić, jeśli są tam sodozdemki czy coś? Ej, nie, no dobra, to możemy się zgodzić. Tak, nie będziemy musieli ich okupować. Chociaż dobra, nie, jedźmy już. Wojna totalna to wojna totalna. Mogli nas nie wkurzać. To oni zaczęli, nie my. To oni zaczęli nas okupować. Jedziemy tutaj. Jak w ogóle... No wygrywamy i to easy. Opłaca. Ale to się opłaca. Dokładnie. Ty lecisz tu. Wy tutaj atakować. A wy nacierać dalej w tą stronę. To tak się kombinuje, żeby wygrać wojnę. Wy... Ty, ziomek, lecisz tu. Ty wbijesz tu, bo możesz. Nasi pancernicy... Szkoda, że mamy jedną dywizję. Nie udało się ekonomii tak dobrze ogarnąć, jak chciałem. Trudno. Dobra. Atakuj tu. O, proszę. Udało się.
To jest pytanie. Dobra, weźmy wszystko. Potem chyba się wyzwala opopeta jak na Kaiserreichu. Przede wszystkim mamy teraz przemysł ich. To nas ratuje. Trzeba ustawić też nową dywizję, która będzie zajmować się tylko i wyłącznie rozwałką tych. Usunąłem dywizję, którą... O Boże, usunąłem template ten poprzedni, który był od tych rzeczy. Niedobrze. Teraz zobaczymy, nie będę wczytywać już, bo to nie pamiętam kiedy było nawet. Dobra, zróbmy tak. Teraz trzeba to dobrze rozegrać. Ruszcie tutaj. Ładnie, udało się jednak. Dobra, to nie trzeba tyle dywizji do okupacji. O Boże, ja zmieniłem to na stałe. Dobra, dajcie chwilę, nie, muszę to naprawić. Dobra, no i widzimy się z powrotem. Dla mnie to była dosłownie chwila, dla was w sumie jeszcze szybsza, bo jedno cięcie. Dokładnie, no. Zero więcej plus Bałkanów. No i co teraz możemy zrobić? Powiedzcie mi, moi drodzy. Tutaj nie możemy, bo musimy mieć Jugosławię. To mamy iliryjski model. To też nie jeszcze. Trzeba Zagrzeb. A żeby mieć Zagrzeb, potrzebujemy Wojwodinę też. Ale powalone. Ale wam, towarzysze, możemy może trochę podesłać, co? Karabinki? Co? Mówicie, potrzebujecie karabinków? Z chęcią wyślę. Proszę. Tutaj nic nie możemy. Przydałoby się natomiast poprawiać tutaj relacje. Bo mi stało poprawiać. To nie jest dobrze. I summa summarum możemy wysłać nasze ziomali tutaj. Ale w szczególności ja chcę tutaj. Dobra, możemy kolejne fajne rzeczy machnąć tak naprawdę. Możemy z badań zrobić tak, radar to może zaraz. Albo dobra, 7 dni to rób. To było to. A, to mieliśmy robić, już pamiętam. Oj, 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 mają średnie czołgi. To nie jest najlepsza rzecz. Wolałbym tego nie widzieć. No ale jak to się mówi, jak mają, to mają. Tu też trzeba by... Oj, przepraszam. Tutaj trzeba by zrobić 20. Te supporty przydały tak naprawdę. Wiecie, kawaleria jest dla nas de facto lżejszą wersją czołgów. Jeszcze lżejszą niż lekkie czołgi. Więc żeby je robić, to trzeba pokombinować. Czołgów brakuje. Ale widzicie, dwie szybkie takie dywizje można zrobić. Też brakuje tam arty, co prawda, ale... Wciąż jest lepiej, moim zdaniem. Borbonsów nie odpaliłem tym razem, oczywiście. A może już...
Nie wiem, no zobaczymy. Zaraz będziemy bić się z wesołymi Węgrami o nasze tereny etniczne, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W międzyczasie machnij to. Mało tych karabinów. Czy jestem nie gotowy w pełni na to, żeby to się w pełną wojnę zrobiło, ale jak to ma być tylko wojna, no... Mój na wyniszczenie. Why nie? Why not? Dobra, zróbmy wsparcie od Brytoli. Może dadzą. Może akurat będą dobrzy i dadzą. O, fajne bonusy możemy mieć. Dużo razy tego escape'a masz, jak chcesz zamknąć okienko, widzicie. Improv. Tak samo, kolego, z tobą improv. No, UK trochę jeszcze dajesz. Akurat poprawimy trochę jeszcze i będzie git. Dyplomaty cofniemy, znaczy tego, misję poprawiania cofniemy zaraz. A widzicie, Bułgaria padła. Zresztą pomocą i czerwoni Grecy wygrają. Ale... Dajecie, Brytole, zgodzicie się, wierzę w was. Tak. Mamy biuro samoloty. Państwo, udało się, mamy to. Teraz powinniśmy zrobić już tego. Wiecie co, będziemy zaraz i tak kończyć odcinek. Wojnę graniczną to naszykujemy na kolejny. A na ten naszykujemy właśnie. To chyba możemy wywalić. W zamian rzucimy więcej z czołgusi. Tutaj wciąż nic nie możemy. Trochę mnie to przeraża, że tak ekonomia nam nie żyje. Wszyscy poszli chyba w militarki. I przez to my bierzemy te militarki i nic nie mamy, no. A to w ogóle nic nie ma. No nie fajnie. Dobrze, nie kupujmy nic. I nagle mamy 3 fabryki, serio? Nam to tak w dużej mierze wystarczy. Chodzi, żeby wiecie, tą artę szybko nadrobić. Zrobił? Zrobił. Nie zrobił. Dobra, co zrobił, to zrobił. Wy porobicie pajacyki. A wam zmienimy już pierwsze template'y. Na APC. Soft attack trochę spada, co nie? Ale defense wzrasta i nie tylko. HP przede wszystkim.
Jak wiecie, patrzę, co ja tutaj mogę zrobić. Jak zrobię tak... Jeden możemy dać, żeby było zróżnicowanie większe na start. Tutaj... Nie, tego to nie. Dajmy jeden na start. Niech będzie, że mamy trochę powiew nowoczesności. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Będziemy widzieć się w kolejnym już niedługo. Ja jeszcze mogę dorzucić coś tutaj, co nie? Ale de facto nic się w tym momencie chyba nam nie opłaca. Chyba że to w sumie. To jest... A, możemy dorzucić rzeczywiście. Fabryki i tak dalej dzięki temu działają. A my możemy zakończyć odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. No i wielki Tito nam się nawet udaje. Bułgarię uporządkowaliśmy. Grekom pomagamy. Ja jeszcze Litlisa wyślę w międzyczasie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hejo!